Witam wszystkich serdecznie na kanale Wing Chun Poland. Dzisiaj kolejny odcinek z serii Wing Chun w metaforach. Cytat, jakim dzisiaj się zajmiemy, brzmi następująco. Nie walcz z siłą, wchłoń ją i popłynie. Wykorzystaj ją. Autor Ip Man. Jest to kolejna sentencja, z którą adepci Wing Chun bardzo często powinni się spotykać na zajęciach, zwłaszcza w grupach zaawansowanych, gdzie jest trening Chi Sao, czyli Chi siła, Sao ruch, czyli trening czucia siły, mówiąc najprościej. Bardzo często w momencie starcia odruchem ludzkim jest napinanie się, jest oporowanie, stawianie siły kontra sile. A przecież wiemy, że jeżeli ktoś nas chce zaatakować, to z reguły będzie to osoba silniejsza, cięższa, większa, która to jeszcze zrobi z zaskoczenia. Więc samo zaskoczenie już nas pewnie w jakiś sposób zbuduje napięcie. A jak widzicie, tutaj Mish Ip Man radzi, żeby z tą siłą nie walczyć, żeby ją pochłonąć i oddać przeciwnikowi, czyli wykorzystać ją przeciwko naszemu wrogowi w walce. A w życiu codziennym jak to jest? Jeżeli ktoś nam mówi rzeczy nieprzyjemne, co robimy? Od razu mu stawiamy kontrę. Sam się na tym często łapię, że zamiast wysłuchać kogoś, to po pierwszym zdaniu, po pierwszych dwóch, trzech słowach, które mi się nie podobają, zaczynam wchodzić komuś w zdanie. Czyli zamiast pochłonąć tą siłę, zamiast przyswoić tą treść, którą ktoś chce mi przekazać, być może nawet w dobrej intencji. Ja staram się jej robić kontrę. Myślę, że to jest niestety popularne zachowanie wśród nas. A idąc za mądrością Wing Chun, właśnie może warto byłoby wysłuchać do końca to, co ktoś ma do powiedzenia. Starać się to przyswoić i przemyśleć. Starać się oddzielić to od emocji. Od tego, że to przecież jest czyjeś zdanie, czyjś pogląd, który być może jest wyrażany w naszą stronę przede wszystkim z dobrym zamiarem. Tego nie wiemy. I z tą myślą, którą mamy, zostać na chwilę i jeżeli jest taka wola z drugiej strony, to warto na tą wolę odpowiedzieć. Może jest tak, że to, co usłyszymy, nie będzie przyjemne i może być też również błędne. Warto byłoby to tej drugiej osobie jakby zakomunikować. Oczywiście pod warunkiem, jeżeli ta druga osoba na to jest gotowa i wyraża taką wolę. Moi drodzy, pamiętajcie, że jak ćwiczycie, nie starajcie się stawiać siły przeciwko sile. Kiedyś mój mistrz Sikung Norbert Madai powiedział, że najlepsza technika Wing Chun jest wtedy, kiedy użyjesz minimum siły własnej i maksimum siły przeciwnika. Bo tak jak powiedziałem, jeżeli faktycznie zdarzy się sytuacja napaści, to nasz przeciwnik najczęściej będzie silniejszy i większy od nas. A jeżeli tak faktycznie nie będzie, to jego przeświadczenie takie w założeniu jest. A w życiu prywatnym nie kontrujmy się, bo szkoda nerwów. Kolejny cytat za nami. Myślę, bardzo piękny, bardzo życiowy i bardzo prawdziwy. Jeżeli Wam się spodobał, subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę, wciśnijcie dzwonek, żeby dostawać powiadomienia o kolejnych odcinkach, a my widzimy się niebawem.